Let's get it started in dziwne nazwy, tak żeby się ludziom podobało. Zacznę dzisiaj od tego, że przedstawię Wam plan tego filmu, bo mam takie cztery punkty, dość takie istotne, ale totalnie różne. Więc jeżeli chcesz przeskoczyć od razu do ćwiczeń, szkoda, bo tutaj będą fajne rzeczy wcześniej, ale proszę bardzo. Pierwszy punkt. Musisz to ćwiczyć. Tutaj nie ma żadnego przeskakiwania w czasie, omijania roboty, prokrastynacji, leniuchowania. Tutaj jest ciężka praca. Jeżeli nie będziesz ćwiczył konkretnych schematów wokalnych, konkretnych skal, konkretnych miejsc 20, 30, 50 razy, to nie wyjdzie, po prostu. Ja mam taką tendencję, że jestem dosyć spontaniczna. Ogólnie życiowo, ale też muzycznie. Więc moje koncerty, występy, jakieś wyjścia na scenę bardzo często były takie: a tutaj zrobię takie coś, tutaj zrobię taki jakiś, może jakiś riff tutaj zrobię, a tutaj przytrzymam długi dźwięk, a tak mniej więcej. I potem wychodzę i tak jest, wiecie, 50-50. Raz się uda, a raz nie. I trochę długo mi zajęło w życiu, żeby się przekonać, że jednak coś, co jest wyćwiczone, coś, co jest zaplanowane, czyli niekoniecznie improwizacja, tylko taka, wiecie, zaplanowana improwizacja albo przećwiczona improwizacja jest lepsza od improwizowanej improwizacji. Czasami improwizuję, okej, często improwizuję, ale moje najlepsze występy, najlepsze riffy były wyćwiczone w domu. Co do nutki. Druga sprawa. Bardzo się przyda Twoja znajomość harmonii piosenki i znajomość skal. Skal jest bardzo dużo. Takie powszechnie używane są, powiedzmy, trzy. Po pierwsze pentatonika, która brzmi tu 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 tu, to jest pięć dźwięków. Pentatonikę w Twoich riffach możesz używać zaczynając od jakiegokolwiek z tych pięciu dźwięków. Często jest też wykorzystywana pentatonika molowa, która ma te same pięć dźwięków, tylko od innego miejsca zaczyna. Du, 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 du. I na pentatonice jest oparte większość, powiedziałabym 90% riffów w muzyce rozrywkowej, więc jeżeli po prostu zakodujesz sobie te 5 dźwięków w pamięci, niekoniecznie konkretne te 5, tylko ten schemat 5 dźwięków, skala to jest schemat odległości, to jesteś good to go. Drugie dwie bardzo popularne to jest skala durowa, jońska, czyli nasza popularna gamma oraz skala molowa, eolska. Jest oczywiście wiele innych, ciekawszych moim zdaniem, skal do wykorzystywania w riffach, na przykład skala dorycka. Albo skala bluesowa. To jest pentatonika molowa z dodanym jednym stopniem, takim półtonikiem. Inne skale, takie ludowo, wschodnio, coś tam. To była akurat molowa harmoniczna, ale nieważne. Skala góralska. I wiele, wiele innych. No i to jest odnośnie skal. A odnośnie harmonii, musisz po prostu słuchać piosenki i wiedzieć, w jakim kontekście harmonicznym jesteś. Zwłaszcza, jeżeli w piosence są wykorzystywane akordy spoza tonacji. Na przykład, jak w piosence Spirit Beyoncé, o której mówię ostatnio non-stop. Więc jest taki fragment, tuż przed drugim refrenem, w takim przed refrenie, po drugiej zwrotce, że ona robi taki riff tararara, i potem wchodzi na akord toniczny tararara, i ten riff jest fantastycznie zrobiony, dlatego że słychać tą zmianę półtonową pomiędzy ostatnim dźwiękiem pierwszego riffu i pierwszym dźwiękiem drugiego riffu. Posłuchajcie. Burn your flame through the night.
Właśnie. Jeżeli nie wiesz, co siedzi w harmonii i robisz to bezmyślnie, no to jest to o wiele mniejszy efekt, taki wow. Trzeci punkt. Zasady robienia riffów. Mam dla Was kilka zasad, które naprawdę tak praktycznie pomogą wykonywać te wszystkie riffy i melizmaty w tak fajny sposób. Przede wszystkim, jeżeli dopiero zaczynasz, zaczynaj od małych dźwięków. Małe dźwięki to są dźwięki na U oraz na I. Takie dźwięki jest o wiele łatwiej kontrolować niż dźwięki duże, na przykład A, albo O, albo E, albo cokolwiek innego. Po drugie, na samym początku, jeżeli wybierasz sobie jakiś riff do ćwiczenia, zaczęłabym od oddzielania każdych dźwięków jakąś spółgłoską. Weźmy ten riff Beyoncé. Ku, 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 ku. Tak z 50 razy, nie no, przesadzam. I potem coraz mniej tych spółgłosek, a coraz więcej łączenia dźwięków. Ku, 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 ku. Takie coś. Zamiast k możesz wsadzić też g, ja bardzo lubię. Lubię też by. I lubię też my. Weźmy jakiś inny riff, na przykład takie ładne zejście. Ooooo, takie coś. Weźmy sobie mo, 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 mo. Na początku jeszcze był na my. Mo, 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 mo. Potem mo, 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 mo. No i masz już riff. Oczywiście mi to trochę szybko idzie. Na początku to będzie iść troszkę wolniej, więc miej cierpliwość do samego siebie. Trzecia ważna zasada w tym naszym trzecim punkcie to szukaj punktów oparcia w każdym riffie, w każdym ćwiczeniu, w każdej skali. Punkty oparcia będą zaznaczone w ten sposób, że będą trochę dłuższe dźwięki. To będą nasze punkty oparcia, te, które klaskałam. W riffie od Beyoncé będziemy mieli night, pierwszy dźwięk i ostatni, potem ospi, ospi. To nie są zbyt proste riffy, dlatego że w tej skali mamy po kolei wszystkie dźwięki, które mają równą wartość rytmiczną. Dlatego najczęściej to będzie pierwszy i ostatni night. Czyli myślisz o pierwszym i myślisz o ostatnim, a te pomiędzy są tak jakby lżejsze. Kładziesz, odpuszczasz, fruniesz i kładziesz. Uspi. Po prostu pomyśl o tym w ten sposób. Jest jeden dźwięk, który jest cięższy, a inne, które są lżejsze. Lżejsze przedmioty naturalnie łatwiej jest ruszyć. Cięższe przedmioty trudniej jest ruszyć. Jeżeli chcesz każdy dźwięk, żeby był jak hipopotam albo fortepian, będzie bardzo trudno zrobić taki lekki riff. Natomiast jeżeli wszystkie będą zbyt lekkie, nie będzie punktu oparcia, nie będzie żadnego mięcha w tym. Więc bierzemy punkt oparcia, a potem bierzemy leciutkie dźwięki, które łatwo się ruszają i są elastyczne. Czwarty punkt. Musisz mieć zawsze dobry wydech, czyli nie zatrzymuj powietrza, nawet jeżeli myślisz, że nie potrzebujesz go tak dużo. Zawsze dawaj jednostajny wydech. I ostatnia, piąta zasada jest taka, że riffy, melizmaty, trylle, ozdobniki i te wszystkie inne rzeczy, żeby były eleganckie, muszą być zaakcentowane. I każdy dźwięk musi być tak jakby, wiecie, osobno. Muszą być takie schodki. Nie może być zjazd. To nie brzmi dobrze. To brzmi dobrze. To był zjazd, potem były schodki. Schodki oznaczają, że kontroluje wypływ powietrza, nie daje wszystkiego naraz, jakby daje nawet trochę mniej, trochę powstrzymuje. I uwaga, pozwalam krtani zrobić schodek. Nie chodzi o to, że celowo ruszam krtanią. To nie jest to. To nie jest forsowane i mocne, tylko to jest po prostu pozwolenie krtani na delikatny ruch. Może zobaczycie tutaj. O! Moja krtań. O! Ona się trochę rusza, nie? W sensie to nie jest. O! To nie jest ten zjazd, który ćwiczymy na doktorze Voxie. To nie jest syrena, którą ćwiczysz, żeby twój głos był bardziej elastyczny pod tym względem. Niestety, w riffach musisz pozwolić krtani na zrobienie schodków. I ona się nauczy, jeżeli wystarczająco dużo poćwiczysz, tylko właśnie, że nie możesz ćwiczyć na ciężkim dźwięku, tylko właśnie na lekkim, bo lekki dźwięk krtani jest w stanie tak delikatnie podbić. Jeżeli nie umiesz robić schodków za nic, to możesz zrobić taki riff w ten sposób. Tak jakbyś chciał trochę jodłować, akcentując delikatnie to miejsce każdego dźwięku. Okej, w końcu czwarty punkt programu, czyli najfajniejsze rzeczy, czyli ćwiczenia. Zacznę od tego, że są jakby dwa typy takich riffów albo ozdobników, czy co tam. Właśnie od razu tutaj są riffy i są ozdobniki. W tych ozdobnikach mamy tryle, mamy takie
obiegniki, takie takie bardzo malutkie, skoncentrowane, że tylko na chwilę głos się wychyla. Wychyla się na górze, wychyla się na dole i wraca. Możesz to samo zrobić na dwóch dźwiękach. Z tego na ten i robisz takie coś, nie? To są takie bardziej typu trylowo-ozdobnikowe, takie malutkie rzeczy. I od tego bym w sumie zaczęła. To samo z siebie nie brzmi imponująco, ale w czasie piosenki Spirit! Na początku to był malutki tryl, który potem się w sumie rozwinął w riff. Ale nieważne. Są też riffy, czyli schematy większej ilości dźwięków. Już to zrobiliśmy. Albo to zrobiła Beyoncé. To są już takie bardziej riffy. Jest też taki bardzo bajerancki rodzaj, w którym jedziesz, trochę wracasz, jedziesz, trochę wracasz, jedziesz, trochę wracasz. I na przykład to jest to, co też zrobiłam. Te riffy, które wcześniej pokazywałam, to były riffy na podstawie pentatoniki, natomiast ten, który teraz pokażę, będzie na podstawie skali durowej, jońskiej, naszej takiej europejskiej, czyli to jest nasza skala. I teraz jedziemy. Takie coś. Oczywiście na początku robisz a dopiero potem bez k. Odnośnie riffów i melodyjek bardzo, bardzo polecam taki kanał na YouTubie, który się nazywa Jacob's Vocal Academy. I ten kanał na YouTubie ma stworzoną playlistę, więc trzeba wejść w playlisty i wejść w playlistę Riffs and Runs. Ona jest tutaj na dole, proszę bardzo. I te ćwiczenia charakteryzują się tym, że mamy zawsze trzy poziomy. Mamy beginner, mamy easy, normal i hard. I to jest to samo ćwiczenie w czterech tempach różnych. W sumie to samo mógłbyś osiągnąć po prostu klikając tutaj na opcje i szybkość odtwarzania, ale powiedzmy, że zrobili taką robotę za nas. Moje ulubione jest tutaj. To jest to, co Wam pokazałam wcześniej. Moje drugie ulubione to jest na pentatonice. Weźmy sobie też normalne tempo. Dość specyficzna wysokość tego ćwiczenia. Ja bym to robiła oktawę wyżej. I też robiłabym to oczywiście trochę szybciej. Właśnie zobaczyłam, że nie wszystkie ćwiczenia są na tej playliście, a to jest moje trzecie ulubione. Nazywa się Riffs and Runs numer 5. Posłuchajcie. Takie coś. I to leci po prostu w kółko przez 2 minuty. I oczywiście na początku zaczynasz ku albo gu czy tam bo 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 ma. A potem coraz mniej tych spółgłosek i oczywiście szukasz punktów oparcia. Oprócz tego w tej playliście Jacob's Vocal Academy mamy takie wprawki wokalne z istniejących już piosenek popowych. Mamy tutaj Ariane Grande, Tori Kelly, Bibera. W tej Ariane Grande to jest chyba wprawka Side to Side, tam gdzie jest chyba ten fragment jest w tym zawarty. Oczywiście mamy też beginner, easy, normal, hard. No a jeżeli masz piosenkę, w której masz taki riff, który chciałbyś się nauczyć, no to polecam oczywiście włączyć wideo na YouTubie, zwolnić sobie tempo, wsłuchać dokładnie i zacząć od kuku, albo kiki, albo mimi, albo momo, czy tam innej sylaby i po kolei każdy dźwięk osobno, aż będziesz w stanie zrobić to jednym ciągiem, bez oddechu i dosyć szybko. Ja ogólnie nie jestem jakimś specem od riffów. Nie wychodzą mi one najgorzej, ale też nie ćwiczę na tyle dużo, żeby były świetne. Jakby ktoś się zastanawiał, tak dużo wycięłam w tym filmie. Jeżeli chcecie nauczyć się więcej, zapraszam na moją grupę na Facebooku, tam są live'y w każdy poniedziałek. Mam to dla Was ćwiczenia na całe 2 tygodnie, chyba 12 ćwiczeń gotowych z filmami, z opisami, z MP3-kami do pobrania, do ćwiczenia w domu, także zapraszam serdecznie, link w opisie na dole. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i to wszystko, buziaczki, pa pa!